Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasi specjalni goście, pan Mateusz Cużydło. Witaj Mateuszu. Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Oraz kolega Ronald Lasecki. Witaj Ronaldzie. Cześć, dzień dobry Państwu, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, no proszę bardzo. Czy drogą do wielkości Polski, twoim zdaniem, jest patriarchat? Znaczy moim zdaniem przede wszystkim patriarchat jest naturalnym ustrojem społecznym dla społeczeństw indoeuropejskich, do których się zaliczają również ludy słowiańskie, w tym też ludy, które dały początek narodowi polskiemu. No więc oczywiście odpowiedź może być tylko twierdząca. Jeżeli chcemy wzmocnić nasz etnos, nasz naród, tak, nasze społeczeństwo, to musimy wrócić do naturalnych relacji, naturalnych układów wewnątrz tego społeczeństwa, a no, zwalczać różne fanaberie i patologie napływające do nas z zachodu, na przykład ideę równości płci czy feminizm. Dokładnie. Czyli jest to ten styk... Czy jakieś patologie, przepraszam, jeszcze dopowiem, męskości obyczajowe, na przykład nie nazywając rzeczy po imieniu, żeby nam tego filmiku nie zdjęli z YouTube'a. Dziękuję, że dbasz o istnienie kanału na YouTubie. Mam pytanie do Mateusza. Mateuszu, troszeczkę nie sądzę, żeby to było zamierzone, zrobiło się głośno wokół spotkania patriarchatu, w którym zresztą uczestniczył i jak się okazało odegrał dosyć dużą rolę Ronald Lasecki. Chciałem cię spytać o relacje stowarzyszenia, a w tej chwili powstającej fundacji, z pewnymi programami, projektami politycznymi. Bo okazało się, że jednak nawet jakbyś próbował tego uniknąć, nie unikniesz tego. Będzie to na pewno kojarzone. No, zostało tamto spotkanie skojarzone przede wszystkim poprzez osobę Janusza Korwina-Mikke z Konfederacją. I przez przypadek znany krytyk Konfederacji, Ronald Lasecki, prawie że został działaczem tej formacji. Musiał się potem tłumaczyć, no bo trochę głupio. Tu od wielu miesięcy krytykuje Konfederację i nagle staje się głównym ideologiem Konfederacji. Właśnie nie wiadomo, kto miałby się bardziej obrazić. Czy Konfederacja za wepchnięcie jej do gardła mnie, czy ja za przypisanie do szeregów Konfederacji. Jak to mówił Malcolm X, prasa jest najpotężniejszą istotą na świecie, bo potrafi zrobić, że będziemy nienawidzić ludzi, których powinniśmy kochać, i będziemy kochać ludzi, których powinniśmy nienawidzić. I to, jak zostało to wszystko bardzo sprawnie złączone w pewien spójny obraz, to jest po prostu niesamowite. Ja nie miałem pojęcia, że to tak wyjdzie. Czyli to nie było zamierzone? No, wiesz co? Miło było, jak ktoś to o tym napisał. Ale to zostało użyte jako pałka do uderzania w Konfederację i mi było z tego, było, jest z tego powodu kolosalnie źle, ponieważ... nie było takiej intencji. Tak, ucierpieli ludzie, których nie chciałem, żeby ucierpieli. Gdyby to wszystko na mnie się skupiło, nie ma problemu, ja bym to absolutnie wytrzymał, ale dostali ludzie, którzy nie powinni dostać. I to zostało obrócone jakby to wszystko i Korwin powiedział, i Korwin zrobił, i w ogóle my byliśmy, ja byłem, też pan Lasecki, tylko taki, no i jeszcze inni prelegenci, bo oni też tam były te fragmenty. To było takie tylko egzotyczne tło. To był stary Korwin polany nowym sosem po prostu. Więc to jest niefajne. Ale jeszcze powiem jedno. Tak, zakłada się teraz fundacja. Ona jeszcze nie jest założona. Ja będę, mam nadzieję, że tak będzie, jedynym osobą na razie w władzach fundacji. Ronald był tam. Ja bardzo lubię jego tekst. Ja się w ogóle nie odcinam od Ronalda Lasteckiego. Natomiast no, był tam prelegentem po prostu. Nie mamy jeszcze aż tak ułożonej doktryny, że tak to nazwę. Wszystko tam będę przygotowywać. Na razie na Wikipedii jest dużo, ja to używam jako repozytorium tak naprawdę. Tam są po prostu wpisy trochę zaczęte, trochę przestarzałe, więc tam jest taki wielki disclaimer do tego. No ale jak tam już będzie, chciałbym kiedyś tak napisać taki pamflecik, gdzie to wszystko będzie napisane, jak to działa, co, kim my jesteśmy, jak to wygląda. No i już do tego będzie się można czepiać i bardzo chętnie będę tego słuchał. Ale tak, na razie to wszystko jeszcze jest takie, no powoli się buduje. No ja to używam jako swoje hobby trochę, ten patriarchat. Ja lubię się tym po prostu zajmować, lubię słuchać o tych sprawach.
I dlatego właśnie zakładam tą fundację. Mhm. Przepraszam, jeszcze dopowiem, odnosząc się do wypowiedzi kolegi Mateusza, że moją intencją też nie było zaszkodzenie Konfederacji. Ja po prostu nie brałem i nie biorę nadal w ogóle pod uwagę tego podmiotu w swoich wypowiedziach na temat patriarchatu, bo moje związki z nim są, moje związki z Konfederacją są najzupełniej żadne. Także nie wiem, czy mogę powiedzieć, że na pewno nie chciałem, aby Janusz Korwin-Mikke ucierpiał, no bo on jest akurat moim zdaniem jedną z niewielu wartościowych postaci w Konfederacji. Jeżeli miałbym wskazać kogoś, kogo tam darzę sympatią, no to Janusz Korwin-Mikke byłby jedną z takich osób, który zresztą odciął się od mojej wypowiedzi publicznie i chyba nawet moją skromną osobę skrytykował, ale ja w panu Januszu widzę mimo wszystko sporo zalet. No i myślę, że też Grzegorz Braun byłby taką osobą, z którą, do której odczuwam jakąś tam polityczną sympatię. Tym niemniej, no oczywiście ani jednego pana, ani drugiego nie uwzględniałem jako zmiennych przy swoich rozmaitych wypowiedziach i komentarzach, również tych poczynionych na konferencji patriarchatu. No ja zaprosiłem właśnie pana Lasyckiego, bo bardzo mi się spodobały jego felietony, gdzie tam mówił o tej męskości z takiej, użyję prymitywnej strony, ale takiej właśnie pierwotnej, o, jak to było kiedyś. No i właśnie przedstawił, jak to było kiedyś i teraz ludzie myślą, że ty mamy na sztandarach, no co nie jest prawdą, ale wiesz, jeżeli na przykład powiesz, uważam, że kobiety za łatwo mają dzisiaj otwartą ścieżkę do rozwodu, przez to rozwalają rodziny i chcę to zmienić, no to można też wtedy powiedzieć, że chcesz zabrać kobietom wolność albo chcesz zabrać kobietom jakieś tam możliwości. No tak, no na tym to polega, jak na przykład zmieniamy prawo, żeby ludzie nie mogli czegoś robić, to też się mi zabiera trochę wolność albo się ogranicza. No tylko, że mamy dzisiaj po prostu takie histeryczne po prostu społeczeństwo, takie neurotyczne, że jak tylko powiesz coś nie tak i to nie jest bardzo ugrzecznione, to zaraz po prostu ludzie, o których czułość jest konsystencji najsłabszego płatka śniegu, to się zaraz po prostu oburzają, jakbyś ich obdzierał ze skóry. No i nie da się w takich sytuacjach w ogóle mówić kulturalnie, nie da się mówić w takich sytuacjach o subtelnych rzeczach, no bo potem są takie efekty. No ale trudno, ja zaprosiłem właśnie ludzi, żeby porozmawiać o tym właśnie tak otwarcie, no i mi się udało. Czy prawdą jest, czy prawdziwe jest takie stwierdzenie waszym zdaniem, że patriarchat jako stowarzyszenie, potem jako fundacja, która powstaje, jest częścią manosfery, a manosfera z kolei jest lustrzanym odbiciem feminizmu. Bo moim zdaniem tu wchodzimy w takie troszeczkę segregowanie tych idei po linii takiej rewolucyjnej, że z jednej strony jest rewolucja, która prowadzi od już paru wieków do walki klas. To rewolucja marksistowska, lewicowa, socjalistyczna. Była rewolucja narodowo-socjalistyczna, która prowadziła do walki ras. A teraz właśnie manosfera i jej działacze, między innymi być może obydwu tutaj kolegów można do tej manosfery zaliczyć, chyba że się odcinacie od tego pojęcia, więc to od razu powiedzcie. Manosfera to jest z kolei coś, co wprowadza walkę płci. I czy to rzeczywiście ten kierunek taki rewolucyjny, takie stawianie wszystkiego na ostrzu noża, to jest to, o co wam chodzi? Znaczy, to odwrotnie. Manosfera jest efektem tej wojny płci. Ja tak patrzę, to ja nie widzę wojny płci, widzę wojnę mężczyzn z innymi mężczyznami. Widzę wojnę mężczyzn, którzy chcą patriarchatu, z mężczyznami, którzy nie chcą patriarchatu. No bo jeżeli uznamy to za, może nienormalne, ale za coś, co się dzieje, że są dwie grupy mężczyzn i się ze sobą kłócą, biją i nawzajem mordują, tak jak praktycznie wszystkie wojny, no to dlaczego się dziwimy, że istnieje jedna grupa mężczyzn, która żyje kosztem drugich mężczyzn, zabierając na przykład dzieci albo ułatwiając rozwody. Więc ja tego nie widzę aż. Wojna płci to nie jest wojna kobiet z mężczyznami, ani feministyk z mężczyznami. Tylko mężczyzn z mężczyznami. Tak, no mężczyzn tych, którzy takich lewicowych z prawicowymi, że tak to nazwę. I tutaj feministki są po prostu jedną z grup, no bo zobaczmy, znaczy są narzędziem, można powiedzieć, tej wojny płci, no bo zobaczmy wszystkie te partie na Zachodzie i też w Polsce,
prokobiece, to tam wszystko zarządzają tym mężczyźni. Tak samo wszystkimi korporacjami, które feminizm propagują, tam wszędzie przede wszystkim decydują mężczyźni. Tam są oczywiście jakieś tam kobiety w tych zarządach, ale to jest znowu, one wiedzą, kto tam naprawdę rozdaje karty. A jak się zobaczy na jakieś naprawdę organizacje prożeńskie, które działają, to tam też są mężczyźni, a te, które są naprawdę tylko i wyłącznie feministyczne, to one się bardzo szybko rozpadają. Tak na przykład były jakieś, partia kobiet, było coś takiego. Po pierwsze, kobiety ich nie wybierają, tych kobiet, a po drugie, one same się bardzo szybko kłócą ze sobą. Manosfera jest tym grassroots movement, to się nazywa, tym ruchem, co sam wyrasta, sam się pojawia, sam pączkuje w wyniku tych lewicowych zmian na całym świecie. Tam wszędzie, gdzie lewica wprowadza swoje pomysły, tym, żeby dać bardzo dużo władzy nad rodziną, sądom, politykom, tam pojawiają się identyczne problemy. Ja rozmawiałem z kimś ze Stanów Zjednoczonych, rozmawiałem z kimś z Indii, w Korei, w Japonii są tak zwane herbivore men, czyli mężczyźni tam już nie pracują, na to nazwa je w Stanach Zjednoczonych. NEET, not in employment and training, employment, education and training. Ktoś, kto nie jest, albo się nie edukuje, nie jest zatrudniony, ani się nie szkoli. Jest coraz większa grupa mężczyzn na całym świecie, którzy po prostu zrezygnowali z uczestnictwa w kulturze. I to się pojawia samo z siebie po prostu jako efekt lewicowych działań, no tam, gdzie są te po prostu lewicowe porządki. Tak wszędzie mężczyźni reagują. To samo z siebie powstaje. No i ja jestem częścią tego ruchu, bo to nie ma tak, że się zapisujesz do tego, tylko jak podobne rzeczy mówisz, wykonujesz, no to wtedy jesteś częścią manosfery. Ja definiuję, że jesteś w manosferze, jeżeli mówisz o męskich rzeczach i jesteś nielewicowy, jeżeli nie lubisz lewicy, to wtedy to jest manosfera. Bo jeżeli mówisz o męskich rzeczach, na przykład w jakiejś lewicowej formie, no to jest takie płynne. Na przykład aktywiści praw mężczyzn, jest taka podgrupa tej manosfery. Albo praw ojców. Tak, to są mężczyźni. Praw ojców też trochę osobno. Skrzywdzeni przez życie, skrzywdzeni przez los. Oni uważają, że można zmienić te rzeczy niefajne dla mężczyzn w wyniku głosowania, w wyniku normalnej aktywności politycznej. No, ale ja uważam, że to jest błąd, tak się nie da zrobić. Aktywiści praw mężczyzn na całym świecie pokazują tak naprawdę swoją niemoc w żadnych, że po prostu zmianach. No bo tutaj mamy jednocześnie kulturę pod wieloma względami antymęską. Parę się rzeczy złożyło. Rewolucja przemysłowa, socjalizm oraz II wojna światowa. II wojna światowa zrobiła tabu na wszelkie wojownicze męskie ruchy. To zostało, no trauma II wojny, no oczywiście niefajne to było absolutnie, więc ja się nie dziwię. Potem od tamtego czasu mamy bardzo ładne czasy, bardzo fajnego pokoju, coś z gigantycznym plusem, no ale minus jest taki, że męskie po prostu, męska tożsamość w pewnej części, ta wojowniczość musiała pójść w odstawkę, uważa się to za coś złego. Druga to jest ta rewolucja przemysłowa, która po pierwsze zlikwidowała przewagę mężczyzn, jeśli chodzi o siłę fizyczną, oraz zmieniła miejsce jakby głowy rodziny, przesunęła ją z mężczyzny na kobietę, bo mężczyzna zaczął teraz wychodzić do pracy i wracać jako taki wolny elektron, a kobieta ktoś musiał zostać w tym domu, to czemu nie ona, i ona powoli po prostu przyniosła, że ona została głową rodziny. No i kiedyś też mężczyźni, dzisiaj jak jakiś statek się rozładowuje, to można sobie dźwigiem to łatwo rozładowywać. To też mężczyźni głównie robią, no ale jakaś tam kobieta mogłaby to teoretycznie wcale robić. Kobieta obsługująca koparkę czy dźwig wcale nie jest słabsza od mężczyzny. No coś w tym stylu, tak. No, może nie mieć tych samych wyników, no i też może nie mieć tego naprawić, no ale jednak czasem się pojawiają. A kiedyś to było tak, że tylko mężczyźni mogli rozładowywać takie rzeczy, bo każdy statek to po prostu otwierał burtę, czy po prostu mężczyźni szli przez 12 godzin, nosili po prostu jakieś wory, które ważyły na przykład 50 kilo. I tak przez 12 godzin. Tego kobiety robić po prostu nie mogły. A trzecia rzecz to jest socjalizm. Socjalizm musi być w swojej naturze antymęski, ponieważ tak naprawdę rywalizuje z mężczyznami o to samo. O to, kto chroni, kto broni i kto decyduje. Więc jeżeli socjalizm da mężczyznom możliwość decydowania, możliwość edukacji dzieci, jeżeli ojciec będzie uczył te dzieci, żeby być odpowiedzialnym, żeby być samodzielnym. Mężczyzna staje się niepotrzebny. No właśnie, jeżeli socjalizm w jakiś sposób tego mężczyznę usunie, zdegraduje, to on może wejść na jego miejsce. Więc tam, gdzie jest partie socjalistyczne, one muszą walczyć z męskością, bo inaczej same będą zanikać.
I cała manosfera, całe te ruchy powstaje właśnie jako reakcja na te rzeczy. Bo to prędzej czy później się rozwali. Będziemy mieli wielkie problemy, no bo nie da się wydrukować. To ładnie taki pan Cezary Graf jest, on mówi właśnie, że on jest takim doradcą finansowym. I on właśnie tak trochę pół żartem, pół serio mówi, o, że tak gdzieś tam, jak zniszczyli ten gazociąg Nord Stream, to właśnie, o, drukarki gazu teraz niech wyciągną, w znaczeniu, że pieniądze można drukować, ale pewnych rzeczy nie. No i będzie to niestety tak, że będziemy, podejrzewam, coraz bardziej totalitarnej rzeczywistości żyć. Państwa nie mają żadnego interesu w tym, żeby oddawać odpowiedzialność nawet albo możliwość ludziom, no bo ludzie wtedy nie będą potrzebować państwa. No więc takie mam pesymistyczne co do przyszłości, no po prostu założenia. No ale no tak patrzę na te efekty i dlatego mężczyźni są dzisiaj w takim po prostu złym miejscu, ponieważ parę rzeczy się złożyło, parę takich ruchów cywilizacyjnych, trochę szerszych niż polityka sama, i to dzisiaj po prostu gnębi mężczyzn. No, też ja trochę to porównuję, te rozwody, do dwóch rzeczy, do polowania na czarownicę oraz do sytuacji w Kongu Belgijskim. Ja to znam to z tej książki Duki Króla Leopolda, który podobno jest... Taki pan jest z Boston Tina, hoplofobia blog prowadzi, no i on mówi, że ta książka jest coś trochę propagandowa, że tam nie jest do końca prawda, więc tutaj mówię, że... O tych zbrodniach, tak? Tak, króla. Tak, więc ja to czytałem, ale tam te mówię, ej, to może nie być prawda. Co do... Na tych dwóch książkach, na tych dwóch historiach, te polowanie na czarownicę, no... Jak się patrzymy na dzisiejsze feministki, no to... Chętnie by człowiek zapolował. No, nie chcę tak powiedzieć, ale po prostu tak by się z tym głowy nosić do polowań na czarownicę, to... Nie było takie głupie. Tak, no, były na pewno jakieś kobiety, które były bardzo niefajne w przeszłości. No ale rzeczywiście ten, nazwijmy to, potrzebny element wtedy, że się wsadzało jakieś kobiety, które rzeczywiście robiły jakieś trucizny, czy coś takiego... rzeczywiście burzyły ten spokój tej społeczności, no to zostało użyte do no walki między sobą, do fałszywych oskarżeń, też do konfiskat majątku. Więc to mi się bardzo przypomina to, co dzisiaj, że są mężczyźni dzisiaj, którzy rzeczywiście lepiej, żeby ta para się rozwiodła. Tylko problem jest taki, że jak się ułatwi rozwody, to zacznie się coraz więcej tych po prostu rozwodów robić. I jednocześnie jak będzie za tym też finansowa zachęta, żeby były te rozwody, no bo dzisiejsze sądy działają tak, one żyją z tych rozwodów, ponieważ mogą zabrać mężczyźnie majątek, który on zgromadził w dobrej wierze dla jego rodziny. I dzisiaj się po prostu, no prawnicy z tego żyją. Żyją z jątrzenia takich problemów. No i jeszcze ten duch Leopolda. To było tak, że no, były te kolonie, różnych krajów europejskich, no i oczywiście tam na pewno tam miło nie było, oczywiście były jakieś tam czasem tragedie, że ucinano ręce jakimś tam murzynom za to, że oni kiepsko zbierali kauczuk. Ale co mnie uderzyło w tej historii, to właśnie widziałem tam trzy jakby postaci. Jedno to było to Kongo jako ta postać, druga to była te elity europejskie, które brały stamtąd kasę, a trzecia to tam było historia jakichś aktywistów. Ja zobaczyłem, że ci aktywiści byli całkowicie... Oni to o nią dużo opowiadali, pisali do gazet, ludzie się tym interesowali, ale to całkowicie była niemoc tych ludzi pokazana. Oni tylko na tym, no nie chcę powiedzieć, że dobrze żyli, jakby to byli jacyś cynicy, ale po prostu oni się tym zajmowali trochę jako pracą, informowaniem tego. I tak naprawdę to, co zlikwidowało te wszystkie straszne rzeczy, to był postęp technologiczny, że oni tam zbierali kauczuk między innymi. No i co ucaliło ich, że nie potrzeba było kauczuku? Ropa. Że z ropy zaczęto robić opony. I... sądzę, no tak samo przez wiele lat były jeszcze te polowania na czarownice i to po prostu z czasem wygasło samo z siebie. Trochę dlatego, że się właśnie już zmieniła, no wszystkich, kogo było okraść, to można było okraść. Trochę się zmieniły sądy, trochę się ludzie zaczęli przed tym bardziej bronić, no i po prostu z czasem to jako taki mechanizm zapadło. No i teraz, żeby właśnie ocalić mężczyzn od tych rozwodów, no to niestety ja tu mam pesymistyczne takie, to musi minąć trochę czasu oraz mężczyźni też muszą zacząć bronić oraz musi chyba powstać jakaś nowa moda na szarpanie jakby kogoś innego po prostu. Że jakby rzeczywiście mężczyźni znaleźli sobie kogoś, kogo mogą
przesunąć za siebie i dać bestii do rozszarpania kogoś innego, no to wtedy przestaną być tak po prostu ciągnięci po sądach. No, takie mam myśli na ten temat. Ronaldzie, mam pytanko do ciebie. Słucham. Czy ty zgadzasz się z Mateuszem, że właśnie rewolucja przemysłowa, że druga wojna światowa oraz antymęski socjalizm spowodowały te wszystkie nasze problemy? Socjalizm po prostu, bo socjalizm samym swoim musi być. Nie będzie socjalizm nigdy promęskiem. Chcecie to spytać w kontekście naszej dawnej rozmowy pod tytułem liberalizm, ideologia pod ludzi. Czy uważasz, że jedynie socjalizm jest problemem, czy również inne ideologie, na przykład liberalna, też są problemem współczesnego świata i współczesnego mężczyzny? Rzeczywiście co do II wojny światowej i rewolucji przemysłowej się zgadzam. Co do socjalizmu w dużej mierze też się zgadzam. Nawet jest bodajże takie słowo biurogamia wprowadzone w obrębie tej manosfery tak zwanej. To oznacza małżeństwo mężczyzny, kobiety i biurokraty, który określa reguły stosunków między nieraz małżonkami. Nieraz jest to małżeństwo mężczyzny z mężczyzną. No już, tak, to znaczy to jest pewne zwieńczenie pewnej tendencji, której początkiem jest ingerencja właśnie państwa w stosunki rodzinne. No ale właśnie tutaj docieramy do sedna twojego pytania, to znaczy socjalizm jest pewnym technicznym rozwiązaniem nadbudowanym nad pewnym antropologicznym paradygmatem. Tym antropologicznym paradygmatem moim zdaniem jest egalitaryzm, przekonanie o równości ludzi, no i oczywiście ten paradygmat jest żywy nie tylko w socjalizmie, jest żywy również w liberalizmie, jest żywy w niektórych nurtach nacjonalizmu, jest żywy jeszcze w innych ideologiach, nie wiem, religiach, światopoglądach i nie wykorzenimy problemu, koncentrując się na wyłącznie technicznych rozwiązaniach. Musimy uderzyć w sam ten paradygmat. Pytałeś na początku o to, jak się tam właśnie patriarchat ma do współczesnych nurtów myśli politycznej i tak dalej. Ja uważam, i do konfliktu mężczyzn z kobietami ewentualnego. Ja też, podobnie jak Mateusz, uważam, że nie mamy do czynienia z konfliktem mężczyzn z kobietami, mamy do czynienia z konfliktem męskości z systemem ufundowanym na paradygmacie egalitarnym. No i po prostu cóż, no, ten paradygmat trzeba odrzucić. Takie powinny być właśnie cele myśli patriarchalnej i sojuszników politycznych ona powinna sobie dobierać wedle tego, jak odnoszą się oni do owego, czy odnoszą się negatywnie do owego egalitarnego paradygmatu. No tutaj oczywiście można tam wchodzić w szczegóły, prawda, rozważać różne ugrupowania polityczne, różne nurty polityczne, różne ruchy polityczne, ale nie o to chodzi. Chciałbym, żeby z tej mojej wypowiedzi sobie Państwo zapamiętali, że to właśnie paradygmat egalitarny, paradygmat o tym, że ludzie są równi, jest źródłem wszystkich problemów. Dopełniając jeszcze tę wypowiedź, może żeby znów nie wyciągnąć stąd jakichś zbyt daleko idących wniosków, dopowiem, że no oczywiście na poziomie elementarnym, na poziomie przynależności do tego samego gatunku ludzie jakby są równi, no bo wszyscy jesteśmy wszystkich, których można określić mianem ludzi, cechują te same przymioty, prawda? Ale to jest pewien poziom podstawowy, ponad którym pojawiają się cechy różnicujące, wynikające z czy znajdujące wyraz w umiejscowieniu na drabinie społecznej, w przynależności do różnych grup kulturowych, cywilizacyjnych, płci i tak dalej, i tak dalej. No i im bardziej te cechy określające tożsamość człowieka są różnicujące, tym większe mają znaczenie, ponieważ tym bardziej czynią nas osobami, kimś indywidualnym, niepowtarzalnym, niezastępowalnym. Wobec tego ten elementarny poziom przynależności do gatunku ludzkiego jest no, czymś, czego nie powinno się pomijać, ale do czego się nie powinno też tożsamości człowieka sprowadzać. No a właśnie problemem ideologii egalitarnych jest, że one pomijają te całe, te wszystkie warstwy nadbudowane nad tą najbardziej elementarną i sprowadzają naszą tożsamość do tego, co najmniej złożone, tego co rudymentarne, tego co najbardziej banalne. Więc no, ja uważam, że
Trzeba tępić pierwiastki egalitarne, gdziekolwiek one występują, nawet jeżeli są obecne w myślach innych niż socjalistyczne, aczkolwiek oczywiście zgadzam się co do tego, że w socjalizmie są one no, najbardziej eksponowane, tak są tam wpisane na sztandarnie jako socjalizmu, więc socjalizm jest jednym z no, najpoważniejszych przeciwników w tej walce. Chciałem jeszcze kontynuować ten wątek, który żeśmy mówili, rozpoczęli omawiając spotkanie patriarchatu, które spowodowało takie zamieszanie, zwłaszcza medialne. Dlaczego oprócz wiadomo różnych środowisk lewicowych tak dziwnie zareagowały również środowiska tak zwane prawicowe? No bo zauważmy, praktycznie cała Konfederacja odcięła się od was, powiedzmy w ten sposób. Nawet uczestnik tego spotkania, Janusz Korwin-Mikke, też się odciął. Oczywiście mógł mieć tutaj jakieś swoje pragmatyczne, indywidualne podejście, że to mu popsuło coś w jego kampanii wyborczej. Niektórzy oskarżają porażkę Janusza Korwina-Mikke i z kim właśnie przegrał? No, przegrał z panią Bosak. Z Krzysztofem Bosakiem. Z połówką. Karina Bosak, Krzysztof Bosak. No tak. Z połówką Krzysztofa Bosaka. Ale zaznaczyłem X-a już. W każdym bądź razie przypomnę, że ty jako tożsamościowiec i jako, jak tak było to zapowiedziane, jako przedstawiciel ruchu tożsamościowego, miałeś kiedyś w Centrum Edukacyjnym Powiśle w Warszawie dyskusję z przedstawicielem Ruchu Narodowego Krzysztofem Bosakiem. Była taka dyskusja, to był rok chyba 2017. Łukasz Kopczyk to wziął i zrobił tego screena i taki dowcip wrzucił, że o, pan Lasecki z Bosakiem na patriarchacie. A z tyłu baner Centrum Edukacyjne Powiśle. Ja myślę, że kolega Bosak, pan Bosak, tak ani nie chciałby być kojarzony z ideami patriarchalnymi, a też by do nich chyba zbytnio nie pasował. No, po wyborach ja słyszałem, że pan Bosak mówi wprost, że on będzie chciał, żeby więcej przekonywać kobiety do głosowania na Konfederację. Więc, więc oni po prostu nie uda mi się to. No ale odpowiadam na to pytanie o tym, że prawicy też to się nie podoba. Jak ja patrzę właśnie na ten patriarchat, jak to było kiedyś, zobaczyłem, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę bardzo żeńską religią. Że tam mamy tą Matkę Boską, która jest jedną z głównych postaci w religii. Że no jak mamy Matkę Boską Częstochowską, że polska święta rodzina to jest matka, syn, no i ja używam słowa nieobecny ojciec. I go tam nie ma na tych obrazkach wszystkich. I go po prostu nie ma. Jest ten święty Józef, ale on jest bardzo rzadko jest przedstawiany w trójkę. A nawet ten święty Józef nie jest ojcem tego Jezusa. Albo jest jakoś tam osobno. No, ojciec jest tam ideą przede wszystkim. I chrześcijaństwo, katolicyzm szczególnie, rozwiązywało to tak, ten pewien balans miał, który świetnie sprawił, że chrześcijaństwo wyrosło na dominującą religię przez wiele, wiele wieków. Ja nie jestem wrogiem chrześcijaństwa, to na pewno. Też ciężko mówić, że chrześcijaństwo jest złe. Absolutnie nie jest złe. Ja bym po prostu uważał, że ja chyba chcę troszeczkę czegoś innego, ale to rozwiązywane było tym, że była kultura była bardzo prożeńska. Natomiast prawo... grecka, a prawo rzymskie. Zawsze się to podkreśla, że cywilizacja łacińska, czy po prostu cywilizacja katolicka opierała się na prawie rzymskim i na greckim pojęciu. Tak, ale piękna. Nie, to bym powiedział jeszcze bardziej, że nie. Grecja też była bardzo promęska. Z tego, co słyszałem w Atenach, kobiety chodziły w takich tamtejszych burkach. No, w Sparcie już nie do końca. A Sparta to co innego, właśnie dlatego powiedziałem Ateny. W chrześcijaństwie, w katolicyzmie szczególnie, kultura jest bardzo kobieca. Kultura się naokoło kobiety jest ułożona, naokoło rodziny. Mężczyzna nie jest właścicielem rodziny, tylko jest jakby jej pracownikiem. Oczywiście najważniejszym, jest takim szefem, ale rodzina jest trochę ponad nim. On ma jej służyć. I okej, to jest całkiem fajny sposób ułożenia kultury, no, który jak widać działa przez wiele wieków, nie ma problemu. No ale właśnie był ten balans. Żeńska kultura, męskie prawo. I z powodu II wojny światowej, tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem, zniknęły promęskie prawa i Kościół przestał je egzekwować.
Pius X. Czyli co, ten czynnik żeński, prierastek rzymski wziął wszystko. Od kultury po pracę. Znaczy ja bym powiedział, że chrześcijaństwo stało na dwóch nogach. Kultury żeńskiej i męskiego prawa. Zwichnęło jedną nogę. I po prostu teraz stoi na kulturze żeńskiej. I w dzisiejszej rzeczywistości praw żeńskich, tej kultury egalitarnej, sam Kościół się przechyla w stronę, automatycznie użyjmy słowa, feminizmu. Takiego prożeńskości. Ja tego nie chcę nazywać feminizmem, bo Kościół nie jest feministyczny, ale jest prożeński w znaczeniu, że prokobiecy, że to, co jest dobre dla kobiety, on stawia na ten piedestał, no ale dawał mężczyznom narzędzia do tego, żeby to egzekwować. Dawał, no mężczyzna mógł rządzić w domu, on decydował o to, za kogo córka wyjdzie, on tam mówił te ostatnie rzeczy. Kobieta jeszcze słyszałem, z tego co słyszałem, w okresie międzywojennym musiała, że jeśli chciała pracować, to musiała dostać pozwolenie od męża. No były te prawa patriarchalne. I dobrze, to był ten balans, ale teraz ten balans został zaburzony i w tym momencie Kościół katolicki jest w totalnej defensywie i zniknął z niego cały męski duch. Co pięknie pokazuje dzisiaj tego historia pana Bąkiewicza, który bronił swoją własną pierwszą kościołów i teraz jest ściągany po sądach i ja nie słyszę, żeby ksiądz jakiś go bronił. Znaczy bronią go, pewnie jakiś tam zamąż czy coś mówią, ale ja nie widzę żadnych działań. Ja jeżeli miałbym, ktoś by bronił patriarchatu i następnie jakaś, no, jakieś miałby sprawy z tego powodu, szczególnie, że ja bym go jakoś poprosił albo wezwał, no to ja się poczułam do obowiązku, no jakoś temu panu najlepiej byłoby opłacić na przykład prawnika. A nie słyszałem o takich rzeczach. Może się mylę, ja nie chcę do nikogo oskarżać. Właśnie mówię, nie słyszałem, o to chodzi. A chyba powinienem słyszeć. Kościół chyba to w interesie jest Kościoła, żeby bronić tych, którzy go bronią. A tu nie, tutaj Kościół... bo ja sam broniłem wtedy Kościołów. I ja słyszałem potem z ust tego krakowskiego arcybiskupa usprawiedliwienia dla tych kobiet. To jest paranoja. Dzisiaj wszyscy uważają męską jakby pracę za pewien pewnik, że mężczyźni bają się po prostu, że jak mężczyzna, ktoś przychodzi do mężczyzny i mówi, masz mi coś pomóc, coś zrobić, no to to, że mężczyzna powie nie, to po prostu uważa za jakąś fanaberię. I sami mężczyźni też, ponieważ to jest tak powszechne, zarówno na lewicy, jak i prawicy, że mężczyzna ma pracować na innych, to jest tak powszechne, że mężczyźni to akceptują. A ja to zauważyłem i po prostu myślę, o co chodzi? To jest jakaś paranoja, że mężczyźni... Idealna męskość według dzisiejszego konserwatyzmu to jest ten, co służy po prostu innym. Jest takim rycerzem. Tylko, że ten kiedyś rycerz miał tych swoich wieśniaków, których bronił, ale to byli jego wieśniacy. Jak on powiedział, tamte drzewa macie wyciąć, to oni grzecznie szli. On wydawał też wyroki, jakieś prawa. On to nam decydował. A dzisiaj ja widzę takiego klęczącego rycerza, którego po prostu wieśniacy wyśmiewają i mówią, gdzie ma iść po prostu i co robić po prostu dla nich. No... To zanim jeszcze zabrniecie w rozwinięcie tych wątków, nazwijmy to religijno-cywilizacyjnych, ja się może też odniosę do pytania zadanego przez ciebie, Rafale. Moim zdaniem faktem, znaczy fakt, że żadna siła polityczna, że wszystkie siły polityczne odcięły się od naszej konferencji, od idei patriarchalnej, w tym również te najbardziej prawicowe, no jest niejako potwierdzeniem mojej krytyki tych sił. Ja dystansowałem się przez swojej dotychczasowej aktywności publicystycznej od Konfederacji, właśnie zarzucając jej to, co ona zilustrowała ostatnio swoim postępowaniem, czyli odcięcie się od idei tradycyjnych, najogólniej mówiąc, i kapitulację wobec liberalnego mainstreamu. Na ile to jest kwestią kalkulacji politycznej, to oczywiście jest kwestia, to oczywiście jest pytanie, które należałoby zadać poszczególnym działaczom Konfederacji. Spekulując, możemy powiedzieć, że na przykład pan Krzysztof Bosak najprawdopodobniej zna idee konstytuujące świat tradycji, bo ze swojej znajomości z nim niegdysiejszej wiem, że obracał się w kręgach, w których te idee rozważano. Wobec tego w jego przypadku jestem niemal pewien, że w dużym stopniu jest to postawa koniunkturalna. Natomiast pan Janusz Korwin-Mikke, o którym się wcześniej tutaj wypowiadałem, że
największą, jest to osobą, należy do osób, które darzą największą sympatią w Konfederacji, no mimo wszystko ma swoje ograniczenia, proszę państwa. Ja kiedyś napisałem nawet taki tekst, bodajże 80 lat czy 80-lecie pana Janusza, to było na jego ubiegłoroczne urodziny, tak, gdzie główną tezą było, że istnienie niejako dwóch Korwinów Mikke. Jeden Korwin Mikke to jest ten, który no, daje wyraz swoim takim właśnie męskim ciągotom, męskim instynktom. Można go uznać za prekursora alt-rightu w Polsce. A drugi to jest Korwin, który naczytał się tam Ludwika von Misesa czy innych klasycznych liberałów i przejął siatkę pojęciową i światopogląd od tych filozofów politycznych. W związku z tym to, co jest u Korwina teoretyczne i to, co jest u niego abstrakcyjne, zawiera w sobie pierwiastek egalitarny, czyli to, co wcześniej wskazałem jako punkt wyjścia dla krytyki patriarchatu, stąd też jego własna krytyka owego patriarchatu. Oprócz tego jest oczywiście u Korwina to, co w nim instynktowne, to, co w nim takie właśnie przedświadome czy podświadome, no i to jest w nim najciekawsze moim zdaniem, ale jeżeli miałbym wskazać przyczyny, dla których pan Janusz się odciął od no, mojej głównie wypowiedzi, to właśnie wskazałbym na egalitarne pierwiastki tkwiące w libertarianizmie, którego on sam jest wyznawcą. No i to jest też jakimś clue wieńczącym nasz poprzedni wątek, to znaczy właśnie polemiczny zwrot idei patriarchalnych. No jak wspomniałem poprzednio, znaczy w zasadzie nie wspomniałem, ale teraz uzupełnię. Moim zdaniem tak zwana manosfera, no z którą nie wiem, ja jeszcze się nie identyfikuję może, bo nie dostatecznie zgłębiłem poglądy akuszerów tego nurtu, ale w moim przekonaniu, jeżeli... Tak, z całym szacunkiem to jeszcze kompletnie nie, bo to trzeba znać pewne rzeczy, takie no, te rozwody, te więc... No właśnie. Ale nie przejmuj się. No właśnie, więc... No jeszcze nie jest Red Pillem pan Lasecki. Ja bym się... I nie wiem, czy chciałbym nawet być, bo moim zdaniem tak zwana manosfera powinna mieć przede wszystkim zwrot wewnętrzny, to znaczy być nastawiona na samodoskonalenie się mężczyzn jako mężczyzn, a nie na walkę z kobietami, czy polemikę z kobietami, natomiast... To się powoli wyłania. Natomiast są dobre wnioski. Tak? Ten wektor zewnętrzny powinien być skierowany właśnie przeciwko systemowi jako czemuś opartemu na egalitaryzmie. No i ja mam tam jakichś swoich takich ulubionych autorów, którzy myślę, że ocierają się o ten nurt manosfery i przedstawiają takie właśnie wnioski, no ale one są jak najdalsze od czegokolwiek reprezentowanego na polskiej scenie politycznej. Stąd też ja się, powtórzę jeszcze raz, nie utożsamiam z żadnym podmiotem na polskiej scenie politycznej i krytycznie się odnoszę do tych istniejących, ponieważ one są dość odległe od tego, co reprezentują moim zdaniem wartościowi eksponenci idei patriarchalnych. No właśnie, czyli tak troszeczkę się kręcimy wokół tej tematyki, ale nie sposób, że tak powiem, od niej zbyt daleko odchodzić. Chodzi mi teraz o to, co dalej, bo wiadomo, powstaje już ta fundacja, niedługo zacznie swoje prace. Czy nadal, Mateuszu, będziesz szukał jakichś przyczółków w poszczególnych partiach prawicowych, żeby tam swoje poglądy przedstawiać? Czy uważasz, że jednak wchodzenie w taką bieżącą politykę nie ma sensu? Chociaż tu są bardzo ważne tematy, no, związane z prawem, zwłaszcza prawo rodzinne, prawo małżeńskie, prawo pracy, no, prawie każda dziedzina, nawet prawo kanoniczne, bo nowy kodeks prawa kanonicznego bardzo odbiega od tego przedsoborowego kodeksu prawa kanonicznego. No, muszę to zgłębić jeszcze. Tak. W wielu dziedzinach następuje zwrot w złym kierunku niż w tym, który oczywiście nam by pasował, nam by jak gdyby był odpowiedni. No to chyba treść samej przysięgi małżeńskiej została dość radykalnie zmieniona w ostatnich dziedzinach.
dziesięcioleciach, prawda? To jest część... Tak, właśnie też sprawdziłem to i podobno w 1920 zmieniono, usunięto posłuszeństwo żony do męża. Bo to dokładnie mi chodziło, tak. No chore, chore. Myślałem, że to dłuższa tradycja ma, a tu się najnowsze zmiany po prostu. Jeszcze no, przedsoborowe. To są przedsoborowe zmiany, ale już pod wpływem środowisk tak. Właśnie... Tych modernizm nazywał to Pius X. Modernistycznych różnych też ruchów kobiecych z tamtego okresu, które niekoniecznie były proaborcyjne, ale już były pro pewnym prawom, w cudzysłowie, dla żeńskiej części społeczeństwa. I takie to są tego w tej chwili skutki. Czy jeszcze może krótko odniosę, bo nie chciałbym tutaj odbierać głównej roli koledze Mateuszowi. Ja przede wszystkim widzę się jako publicystę, jako inspiratora pewnych dyskusji, w związku z tym nie będę bynajmniej próbował kadzić żadnej partii politycznej, będę po prostu przedstawiał swoje poglądy i to, co uważam za słuszne. Jeżeli Fundacja Patriarchat będzie chciała z tego korzystać, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli jakieś ugrupowanie polityczne zechce skierować swoją uwagę ku moim wywodom, to również mi będzie bardzo miło, ale na pewno tych swoich przemyśleń nie będę dostosowywał do interesów żadnej siły politycznej, bo nie widzę po prostu swojej roli w takim układzie. Myślę, że moje powołanie jest nieco inne, wyrażając się tak górnolotnie, jest nim inspirowanie i prowokowanie do pewnych dyskusji. No ja powiem tak. Myślę, że siły dzisiejszego świata nie są w rządach i państwach, tylko są przede wszystkim w różnych międzynarodowych instytucjach. I one rządzą i decydują według jakichś tam swoich praw i swoich bodźców. I państwa coraz bardziej stają się po prostu takimi strefami ekonomicznymi, można by powiedzieć. No szczególnie, że kiedyś, jak podróż z jednego końca na drugi Stanów Zjednoczonych czy Europy trwała pół roku, no to rzeczywiście nie można było, można było robić takie właśnie państwa bardziej, gdzie rządziła jakaś tam lokalna grupa. No to teraz, jak można wsiąść samolot i na drugi koniec świata polecieć sobie w komfortowo półtorej dnia, no to rzeczywiście nic dziwnego, że ludzkość staje się coraz bardziej tą globalną wioską. Więc chodzenie do małych, tych lokalnych polityków państwowych ma coraz niestety mniejszy sens, ponieważ tutaj działają kompletnie inne siły. To bardzo ładnie pan mówi Ziemkiewicz o tym, no on to oczywiście tam mówi to, co Grecy mówili, że w demokracji musi być ten demos, ten wspólny duch ludzi i krwi, że łączy ludzi krew i wspólne jakieś doświadczenia. I dzisiejsze te wielkie instytucje depczą lokalne demosy, no po to, żeby sprzedawać im różne produkty, żeby ich też uniformizować, no ale przede wszystkim, żeby po prostu nie przeszkadzać biznesowi. Więc ja nie mam za bardzo takich... Nie da się tego zrobić, że przyjdziemy, jakiś tam polityk nam da jakieś prawo, nie, bo tutaj kompletnie inne siły działają w różnych miejscach. To tak jakby równie dobrze można by próbować zrobić tak, żeby ludzie nie pili Coca-Coli. I pójść do jakiegoś urzędnika i żeby on nawet jakby zakazał Coca-Coli w Polsce, no to zaraz jakoś Polo Cocktail będą pić, coś takiego. Ale tutaj chodzi o to, po prostu, żeby ja chciałbym zacząć szukać mężczyzn, którzy są gotowi zmienić swoje zachowanie. Dlatego ja mówię, że ja chcę stworzyć nową patriarchalną kulturę. Jeżeli mężczyźni nie chcą mieć tego, co teraz, jeżeli to mężczyzn rani, bo mężczyzn rani dzisiaj, to bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj są, to oni muszą się zacząć inaczej zachowywać. Muszą mieć inny zestaw bodźców, muszą inaczej patrzeć na dzisiejszy świat, muszą innych dokonywać wyborów, muszą przestać służyć innym, a zacząć postawić siebie na pierwszym miejscu. Muszą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Muszą żyć w przeświadczeniu, że jeżeli coś im się nie uda, nikt im nie pomoże, ponieważ dzisiaj oni są w ostatniej kolejce do wszystkiego praktycznie. Oni zbudowali kraj, wszystkie te kraje, no i teraz wszystkie instytucje działają przeciwko nim. Jeżeli sobie oni tego nie uświadomią, to będą po prostu kopani przez życie. I ja bym się chciał na tym skupić, na czymś, co można nazwać pracę u podstaw, ale mniej jako bardziej w tym momencie namawianie ludzi do zmiany, tylko raczej zbieranie już takich przekonanych i opowiadanie im
no właśnie takiej bardziej skondensowanej wiedzy, co zebrałem, że jak znajdę kogoś, to powiem, a faktycznie, rzeczywiście, to podobne jest jak moje życie, bo to widzę bardzo często pod różnymi filmikami, szczególnie tych ojców właśnie różnych porozwiedzionych, jak to, no i ktoś mówi, o, dokładnie moja historia, o, dokładnie tak mi się wydarzyło. Jest mnóstwo dzisiaj takich mężczyzn i trzeba ich po prostu zebrać w jeden twór, no i zobaczyć. Ale to musi iść w kierunku tego, żeby było więcej... rzetelnej debaty na ten temat, rzetelnej wiedzy na temat tych problemów, więcej poszukiwania prawdy, natomiast mniej takiego rozdrapywania, rozszarpywania ran, mniej pewnego fanatyzmu i frustracji. Nie do końca bym tak powiedział. Z tymi debatami nie. Ja uważam, że nie ma z najmniejszego sensu rozmawiać z lewicą. Oni nie rozmawiają, oni wyczekują, oni chcą z tobą porozmawiać, żeby wiedzieć potem, jak cię podejść. Nie ma najmniejszego sensu chodzić do takich miejsc, rozmawiać z takimi ludźmi, bo jak tylko ty coś osiągniesz, to oni się coś tam zabiorą. Jak tylko ty będziesz miał problem, to jeszcze bardziej ci zaszkodzą. Nie ma tego sensu, to nie ma sensu. A co z tym jojczeniem, z rozdrapywaniem rad? No jednak bardzo wielu mężczyzn zostało skrzywdzonych. I ja nie chcę przychodzić do mężczyzn, mówię, o, nie mazgaj się, bądź mężczyzną, bo to jest... To jest jedna z metod do zamykania mężczyznom, że tak powiem, gęby. Żeby oni nie mogli nawet wyartykułować tego, co jest nie tak, to wtedy nie są w stanie o tym myśleć. Oni muszą to powiedzieć. Więc tak, jak się jest przyzwyczajonym okopie, to wtedy już nie wolno narzekać. Nie można, bo to tylko niszczy morale. Ale jak jest wszystko okej, gadamy przy równym stole, tak, to można mówić, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, tutaj jest mi źle. Mężczyźni muszą się zacząć inaczej zachowywać. Mężczyźni muszą zacząć... To jest właśnie, jak zacząłem ten patriarchat tworzyć, to zauważyłem, że nie ma w słowniku męskim nigdzie na zachodzie słowa ja. A co dla mnie? Mężczyzna, który mówi, ja czegoś nie zrobię, dopóki ktoś mi czegoś nie da, jest... Nie ma czegoś takiego. Mężczyzna ma się tylko poświęcać dla innych. On nie może, nic dla niego nie może być. I to jestem otoczony czymś takim. Jest wymuszany na nim po prostu ten... Ja mówiąc o debacie, myślałem o debacie wewnętrznej, ale... że potrzebna jest debata pomiędzy mężczyznami, żeby pewne rzeczy pewne sobie ustalić, bo właśnie nawet w sprawach relacji damsko-męskich, sprawach fundamentalnych, takie jak przyszłość rodziny, przyszłość społeczeństwa, przyszłość państw, mężczyźni nie mówią jednym głosem, są rozbijani. I po prostu moim zdaniem te radykalizmy lewackie, ale też prawackie, bo zdarzają się i takie radykalizmy, myślę, że równie nieraz są one szkodliwe, powodują, że faceci nie są w stanie pod jednym głosem powiedzieć, a jeżeli nie mówią jednym głosem, no to właśnie to jest takie zbiorowisko facetów bez jaj. Powiedz tak, mężczyźni jako płeć nigdy nie będą mówić wspólnym głosem. Kobiety identyfikują się nawzajem jako płeć żeńska, no bo zawsze musiały jakoś tam współpracować w tym strasznym męskim świecie. Chodzi o, nie o płeć fizyczną, ale chodzi o męskość w sensie pewnego systemu wartości, systemu myślenia i tak dalej. No tak, no to i... każdy, kto robi jakąś politykę czy jakąś ideologię, chce, żeby wszyscy tak sądzili. No ale ja tak, mówię przede wszystkim, mężczyźni muszą się zapytać siebie, czego tak naprawdę chcą, a potem muszą to robić. Jeżeli chcą patriarchatu, no to zapraszam, będziemy siedzieć i wspólnie planować, jak ten patriarchat wprowadzić i co to on w ogóle też ma znaczyć. Rozumiem, w tym kierunku będzie działało i stowarzyszenie, a teraz coraz bardziej fundacja. No tak, było stowarzyszenie, takie zwykłe, ja to tak zarejestrowałem, że było tak oficjalnie, je teraz wyrejestrowałem, no i sobie powoli teraz zakona właśnie fundację. No to nawiasem mówiąc, jest chyba najwartościowszy nurt tego, z czym ja się, przez pryzmat czego ja się zetknąłem, z tak zwaną manosferą. W Stanach Zjednoczonych jest na przykład taka organizacja Order of Fire, zakon ognia, która właśnie skupia mężczyzn chcących pracować nad swoją męskością, chcących stać się lepszą wersją samych siebie, lepszymi mężczyznami. No i to jest rzeczywiście dobry kierunek. Bardzo cieszy mnie, że tak to widzisz. Myślę, że tak, brakuje... Winland, tak? Winland, to tak rzeczywiście. To ciebie się dowiedziałem. Świetna sprawa. Właśnie panowie też namawiają siebie do bycia lepszym, żeby tam uprawiać sport, nosić ciężary, żeby zarabiać. Też bardzo wiele
tego, co nie usłyszałem od nich, jest trochę echa w tym, co ja mówię. Właśnie znalazłem się w twojej narracji na konferencji Patriarchatu ze względu na tę zbieżność. Tak, to, więc... co ja wyczytałem w książkach, ty powiedziałeś tam w swoim wystąpieniu w dużym stopniu. Wiesz, tak trochę spotkaliśmy w kolejnach moich. No nie wiem, czy ty wpadłeś w moje kolejne, czy nawzajem tak troszeczkę. Ale to, nie no, nawzajem troszeczkę, bo ja od ciebie też trochę może ustalcie sobie i kiedyś wystąpcie. Ja myślę, że rozwiązanie jest prostsze. Jest po prostu pewien paradygmat. Jest pewna prawda taka transcendentna, transhistoryczna o męskości, o patriarchacie, do której różne osoby różnymi szlakami docierają. Tak? No i tak się złożyło, że wielu uczestników tej konferencji niezależnie od siebie, czy w jakim stopniu niezależnie od siebie tę prawdę w różnym stopniu odkryło. No i to jest, myślę, dobre, bo takich właśnie ludzi powinna twoja fundacja gromadzić. Tak, bo jeżeli weźmiemy mężczyzn i rozrzucimy ich na 100 wyspach i każdemu powiemy rób patriarchat, no to na 90% tych wysp będą bardzo podobne rzeczy. Jak się potem to wszystko złoży, to będą jakieś pojedyncze różne rzeczy, typu jedni mają kilty, tak jak na przykład Szkoci, a u nas mamy sukienki czy coś takiego. Ale to są takie różnice bardziej kosmetyczne. Ale tak, ponieważ my jesteśmy ludźmi, mamy te same ręce, mamy płeć pewną, mamy podobne myśli, to jakoś się to będzie przy podobnych warunkach będzie się to podobnie uzewnętrzniać. Tak jak na przykład w wielu różnych miejscach świata sznurki bardzo podobno się robi, je się tak na udach roluje. Dlaczego? No bo ludzie mają uda i ręce i to jest najlepszy sposób do tworzenia sznurka właśnie bez narzędzi. I po prostu samo to z siebie w różnych miejscach powstaje. I tak samo w tych różnych miejscach na świecie powstają te same myśli, bo te same problemy próbują ludzie rozwiązać, no i dochodzą do bardzo podobnych wniosków. No właśnie, to podobało mi się też w twoim wystąpieniu, że wspomniałeś o tym, że w tym wystąpieniu na konferencji Patriarchatu, że wspomniałeś o tym, że to powinien być taki ruch oddolny, że w różnych miejscach Polski będą spotykać się mężczyźni, którzy są zainteresowani ideą bycia lepszą wersją siebie, no i tak będą sobie już autonomicznie, prawda, organizować swoją aktywność. Też trochę tak najgorsze jest to, że oczywiście warto być zawsze lepszą wersją siebie, ale nie tylko tak po prostu dla samej sztuki. Najgorsze jest to, że dzisiaj są prawa dotyczące małżeństw tak no strasznie, strasznie porypane, że jakby ktoś się mnie pytał, czy się ożeni, czy mieć dzieci, no to ja mu powiem, no słuchaj, strasznie bym chciał, żebyś miał dzieci, rodzinę i w ogóle, ale dzisiaj jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. I to jest straszne. Ja sam osobiście czuję się strasznie demotywowany tym faktem, że im więcej można będzie osiągnąć, tym więcej będzie mi można zabrać. No ja jestem informatykiem. Jeżeli ja bym wziął jakąś żonę i następnie by doszło do rozwodu, to by sędzina zobaczyła, ile zarabia przeciętny informatyk w Krakowie i kazałaby mi tyle płacić, a ja bardzo się cieszę, że ja nie pracuję na pełen etat, dzięki temu mam więcej czasu. I po prostu ja zostanę włożony w maszynkę po prostu do mielenia mięsa, do plantacji alimentów. I no. Wiesz, no może jakimś rozwiązaniem jest to, co robią niektórzy radykalni antysystemowcy, również ci będący członkami różnych wspólnot religijnych. Zdaje się, że Wojciech Cejrowski wziął ślub kościelny, ale nie wziął ślubu cywilnego, tak? Nie zarejestrował. Ja swojej byłej narzeczonej to zaproponowałem. No właśnie, nie wiem, czy to jest możliwe teraz prawnie, czy to nie jest jakoś powiązane, że ślub kościelny automatycznie oznacza rejestrację w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale jeśli nie, to może warto rozważyć, żeby małżeństwa sankcjonować właśnie poprzez autorytety ważne dla kogoś, tak? Czy to będzie... Ale wiesz, nawet jak nie masz małżeństwa, to dowalą ci takie alimenty, że to nie ma znaczenia i to jest problem. No bo wiesz, no prawo tak, prawem, no ale no, zabierzaliśmy ci tyle pieniędzy i co pan nam zrobi? Masz tyle płacić, bo inaczej więzienie. No i są tacy ludzie, wiesz, mówią na przykład, że rodzina, która razem się modli, to razem zostanie. No tak, a co jak ona się przestanie modlić? Albo na przykład słyszałem o takiej sprawie, piątka dzieci mają, czyli już długi staż małżeństwa. Ona zdradziła, poszli do sądu i on dostał takie alimenty, że nie był w stanie ich zapłacić i stracił swoją stację benzynową, którą właśnie prowadził. Bo z tej stacji benzynowej on tam parę tysięcy tylko wyciskał i sędzina uznała, że to za mało, doświadczenie życiowe mówi jej, że płaci o wiele więcej, no to ma tyle płacić. No i
no i się rozwalił cały biznes i w ogóle, i on poszedł siedzieć po prostu. No tak, to teraz, gdy małżeństwo się rozwodzi, to kobieta dostaje tam, prawda, środki utrzymania, praktycznie może funkcjonować dzięki temu samodzielnie i dzięki temu nie jest przywiązana do instytucji małżeństwa, natomiast mężczyzna jest sprowadzany do parteru albo nawet niżej. No i faktycznie to, co mówiłeś, że jakby jedynym prawnym opiekunem dzieci, tak, powinien być ojciec, jest bardzo patriarchalne. Ja, bardzo mi się spodobało to zdanie. Uważam, że rzeczywiście tak powinno być zorganizowane. Tak, ja uważam, że ta prawo rodzinne to powinno mieć 5 słów. Jedynym opiekunem dziecka jest ojciec. Tyle. To jest cały kodeks rodzinny. Jedynym opiekunem dziecka jest ojciec, nic więcej. I tak było w normalnych czasach przecież, prawda? To mężczyzna był odpowiedzialny za wychowanie dzieci, to on przejmował opiekę w przypadku rozpadu rodziny. I wtedy nawet kobieta nie musi być dobytkiem. Tak, chcesz się rozwieść? Świetnie. Tak, tam są drzwi. Możesz wyjść. Ja idź sobie. Ja zostaję w domu z dziećmi. Wtedy się kobiety właśnie nie będą rozwodzić, ponieważ wtedy młodszą żonę zaraz sobie taki facet znajdzie, bo dla wielu to, że już mężczyzna ma dzieci, jest pewnym takim plusem, bo to znaczy, że jakaś kobieta go wybrała, a jak jakaś kobieta wybierze jakiegoś mężczyznę, to dla innych kobiet jest informacja, że jednak coś jest z nim bardzo okej, okay, że go wybrała ta kobieta. No, czy tutaj bym trochę polemizował bajkę o Kopciuszku, czy pamiętasz, tak, prawda? Tam była ta zła macocha, która prześladowała tytułową bohaterkę, no i tak się trochę zachowują kobiety, to znaczy kobieta, która wchodzi na miejsce żony zmarłej albo żony oddalonej, będzie miała naturalną skłonność, żeby robić krzywdę dzieciom z poprzedniego małżeństwa. Okej, ja mówiłem o czymś innym. Mówiłem, że jeżeli jest jakaś kobieta i ona ma partnera, to w innych oczach innych kobiet ten mężczyzna jest jakby lepszy, bo inna kobieta powiedziała, on jest okej. Okay. Więc teraz ona może z większym bezpieczeństwem stwierdzić, że to jest okej facet, bo czy nie zmierzasz w niebezpiecznym kierunku pochwały poligamii? To jest argument bardzo za. Mężczyzna, który już jest ustabilizowany życiowo, przyciąga Ja uważam, kolejne... że poligamii nie powinno być w patriarchacie, ponieważ to jest złe dla większej ilości mężczyzn. Ponieważ w poligamii ci najlepsi mężczyźni wygrywają dużo, a dla tych małych nic nie zostaje. No i z tego są potem teksty o tych Arabach, co właśnie nie fajnie z innym dobytkiem żyją. Nie, to akurat jest... To nie są takie wymysły, to, tego, dlaczego słyszałem, ale tak, ale po prostu brakuje wtedy mężczyzn dla tych innych kobiet i chrześcijańskie takie jedna kobieta, jeden mężczyzna jest okej. Okay. No tam się trochę śmiałem właśnie na tym konwencji mówiłem, że mężczyzn, że dwie żony, taki kompromis islamski, tak nazwałem. Cztery, bo oni mają do czterech. Ale oni mają cztery, ale ja mówię kompromis islamski właśnie, że właśnie dwie. Po połowie, tu jest jedna, to cztery, to dwie, ale no, ja jestem bardziej, o wiele bardziej fanem monogami. Ścisłej monogami. Rozumiem. Znaczy ja chciałem zwrócić przede wszystkim uwagę, że co do poligamii, to sama Biblia chrześcijańska, samo Pismo Święte nigdzie jej nie zakazuje. Jezus chociaż żył w czasach, gdy poligamia była praktykowana, w ani jednej swojej wypowiedzi jej nie potępia. Byli też, co prawda, w dość marginalnych nurtach chrześcijaństwa, pewnych nurtach protestantyzmu niemieckiego i takiego fundamentalizującego, i w Stanach Zjednoczonych tacy autorzy, którzy na gruncie chrześcijańskim bronili poligamii, więc raczej się w opracowaniach historycznych wskazuje, że monogamia jest dziedzictwem Rzymu antycznego. Rafał powiedział, że cywilizacja zachodnia, nazywana przez niektórych moim zdaniem trochę no tak zawężająco cywilizacją łacińską, jest oparta na greckiej filozofii, na chrześcijaństwie i na prawie rzymskim. No i właśnie monogamia jest dziedzictwem przede wszystkim prawa rzymskiego. Tak, chrześcijaństwo, nie było poligami? Chrześcijaństwo ją niejako inkorporowało w siebie. No, nie, owszem. Natomiast... Znaczy, wiesz, oni mieli jakieś tam konkubiny, mieli niewolnice też przede wszystkim. No bo to o tym mówiłem skądinąd na konferencji patriarchatu, że to się nie ograniczało do okresu starożytnego, ale jeśli sobie prześledzimy, jak funkcjonowała instytucja rodziny jeszcze w czasach całkiem nam nieodległych, na przykład w XIX wieku, no to tam zawsze ojciec rodziny miał jakieś tam, właśnie była jakaś służąca, prawda, była jakaś tam jakieś kobiety ze wsi, I w prawda, czasach wiktoriańskich, jak zaszły w ciąży, to je wywalano. No właśnie.
właśnie, no bo nie było to zinstytucjonalizowane, było to uzewnętrznianie się pewnych takich instynktów poligamicznych w warunkach nieujętych w normy społeczne. Tak? Tak, to jest niefajne no, dla kobiet też, ale też dla dzieci przede wszystkim. Dzieci powinny mieć ojca. No właśnie, to... Więc no, ja wychodzę z monogami, z takich bardzo promęskich, że tak powiem, z widzenia. Ale ja bym tutaj trochę polemizował z tym, że poligamia powoduje, nie wiem, alienację seksualną tych uboższych mężczyzn, prawda? No przecież... Trochę matematyka tutaj się, wiesz... No jednak jak będą mieli nawet dwie żony, będą mieli bogaci, to zabraknie fizycznie kobiet. No, czy przede wszystkim kobiet jest zawsze więcej trochę niż mężczyzn, prawda? Wręcz odwrotnie, zawsze trochę więcej mężczyzn rodzi, tylko że no, częściej umierali, bo no właśnie, wojny. Tak. No i to dlatego... To ja nie chcę czegoś takiego. Ostatecznie w społeczeństwie dlatego więcej jest statystycznie kobiet. To jest tam niewielka różnica procentowa, 2% bodajże, ale... Ja nie chcę patriarchat sztucznych wojen robić. Nie, ale to nie jest konsekwencją wyłącznie wojen, tylko konsekwencją na przykład tego, że mężczyźni często umierają na zawały, że ulegają wypadkom w pracy i tak dalej, że... Już, że tak powiem, starsi mężczyźni. Ze względu na... Więcej jest starych kobiet, a nie młodych. Młodych kobiet jest mniej. Konsekwencją działania testosteronu mają większą skłonność do ryzyka, giną w wypadkach drogowych i tak dalej, i tak dalej. Z tą poligamią to oczywiście takie pół żartem było, ale... Wiesz, może to jest wyjście. Dajmy mężczyzn dowolną rękę, żeby się na przykład zabijali głupio na paralotni i to będzie wtedy, wiesz... To chyba jest dzisiaj legalne, prawda? Tak. Ale jeszcze bardziej to zachęcajmy do ekstremalnych sportów. No to były kiedyś pojedynki, prawda, które powodowały tam większą śmiertelność mężczyzn w takim wieku, gdy są najbardziej skłonni do rywalizacji. Nawiasem mówiąc, wiele z tych pojedynków było przecież motywowanych właśnie konfliktem o kobiety. No w każdym razie kraje muzułmańskie, zwróćcie uwagę, nie notują bynajmniej deficytu kobiet. Tak, nie ma tam problemu tego, że istnieje jakaś grupa mężczyzn, która nie może pojąć małżonek. Tak, naprawdę. No może teraz jest, bo to, właśnie oni wyjeżdżają do Europy. To, że oni tutaj przyjeżdżają do Europy i szukają sobie łatwych zdobyczy, to jest konsekwencją udostępnienia europejskich kobiet przez liberalne zasady naszej kultury. Ja kiedyś nawet rozmawiałem z takim przybyszem z Turcji, zdaje się, no i on dopytywał mnie bardzo usilnie, to było w Londynie, gdzie byłem w szkole języka angielskiego, więc już dość dawno temu. On mnie tam dopytywał, czy zwyczajem w Europie jest, że kobiety również zamężne oddają się innym mężczyznom. Ja oczywiście zaprzeczałem, mówiłem, że tak wcale nie jest. On nie mógł w to uwierzyć, tak często w swoim życiu spotykał się z taką właśnie liberalną postawą. Więc to, że tutaj przyjeżdżają przybysze z krajów o bardzo patriarchalnej kulturze, gdzie mężczyźni są pewni swojej wartości i korzystają z otwarcia europejskich społeczeństw, to jest konsekwencja liberalizmu i indywidualizmu europejskiego, a nie tego, że w krajach muzułmańskich występuje deficyt kobiet. No i właśnie mężczyźni dzisiaj w Europie tak nie buntują się przed tym, bo trochę nie mogą. Ja się nie dziwię, że część po prostu mężczyzn na przykład wybacza zdrady, no bo co mają zrobić? Mają iść do sądu, który ich tak ich zabierze wszystko, no to zostają dla świętego spokoju po prostu w porąbanych trochę rodzinach. Wiesz, ja myślę, że tutaj, na ile ja znam szczątkowo dość manosferę, to tam dość wartościowy jest ten nurt Men go their own way, prawda? Mężczyźni idący swoją własną drogą, odcinający się od głównego nurtu zachodniej kultury liberalnej i we własnym gronie realizującym takie właśnie bardziej tradycyjne ideały i postawy. Myślę, że tematów jest na wiele spotkań. Dzisiaj już rozmawiamy ponad godzinę, a ja nie preferuję takich długich rozmów u siebie na kanale, bo ludzie narzekają, że trudno jest to jak gdyby wysłuchać. Myślę, że jeżeli będzie zainteresowanie, to powtórzymy nasze spotkanie, a tematów na pewno dojdzie dużo więcej. Chcemy jak gdyby pokazać, że nie jesteśmy
wrogami tradycyjnej rodziny, tradycyjnego małżeństwa, tylko raczej pokazujemy na kryzys tejże rodziny, na kryzys tego małżeństwa i kryzys też męskości, czyli tego, kto zawsze był uznawany za głowę rodziny, za mężczyznę, za ojca, opiekuna i po prostu to spowodowało, że doszliśmy do tego momentu, kiedy tak naprawdę trzeba to wszystko na nowo przedefiniować i ustawić na nowo. Ale też przepraszam, że wejdę ci w słowo kryzys kobiecości, ponieważ rozkład męskości, która jest też punktem odniesienia dla kobiet w określaniu własnej tożsamości, powoduje dezorganizację tego archetypu żeńskiego. To może nie jest akurat temat dla nas, panie powinny same się zainteresować rozkładem archetypu własnej płci, ale niewątpliwie też takie zjawisko występuje. No, upadek cywilizacji europejskiej, upadek cywilizacji białego człowieka jest związany z upadkiem właśnie kobiecości. To wiele osób na to od dłuższego czasu zwraca. Ale są trochę naczynia połączone. Ja nie wiem do końca, co to było pierwsze. Wiesz, pierwsze jako czy kura, czy mężczyzna upadł, czy kobieta, czy to się ten... Bo już widziałem, że w latach tam widziałem taki wykresik, 1880, jeszcze zanim wprowadzono jakieś takie wiele tych prozieńskich praw, już wtedy zaczęły kobiety iść na uniwersytet, takie różne rzeczy, jakieś Marii Skłodowskiej-Curie wtedy były. Już wtedy też... Prawo wyborcze. No jeszcze trochę później to było. Ale to Polska była jednym z pierwszych krajów, w którym wprowadzono prawo. Ale to mężczyźni przyznali te prawa wyborcze i to mężczyźni wpuścili kobiety na uniwersytet. Ja akurat egalitarni, nie jestem, systemowi. Ja akurat nie jestem wrogiem obecności kobiet na uniwersytetach, ale pamiętajmy o tym, że ryba psuje się zawsze od głowy. To, że kobiecość ulega dekompozycji, jest następstwem tego, że to mężczyźni nie przestali cenić w kobiecości to, co jest w niej rzeczywiście wartościowe. To widać zresztą w dzisiejszej kulturze, gdzie prawda, premiuje się tam taki model kobiety liberalnej, najogólniej mówiąc, nie wiem, promiskuitycznej wręcz, prawda? No i to robią mężczyźni, prawda? Bo to mężczyźni są... Nie przestali to cenić, tylko wzrosły w siły te siły, że tak jak ty nazywasz, systemowe, i one zaczęły to bardziej promować. I były trochę silniejsze od mężczyzn. Następstwem też rynku, prawda, działania takiej wolnej Amerykanki w społeczeństwie, komercjalizacji społeczeństwa. No ale proszę państwa, to pamiętajmy o tym, że to mężczyźni oklaskują te, prawda, bezwstydne, promiskuityczne, agresywne, niekulturalne kobiety i dają im tym samym pole do uwodzenia za sobą również tych kobiet, które początkowo są bardziej niewinne, prawda? Tak, tak. Kogo obwiniać? Te kobiety, które są na OnlyFans, czy tych, którzy za to płacą? Tak, to jest piękny dylemat. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moimi i państwa gośćmi byli Mateusz Cużydło oraz Ronald Lasecki. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Bardzo było miło. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dzięki. Równocześnie zachęcam państwa do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA. Bardzo proszę o wsparcie finansowe dla naszych działań statutowych, czyli na edukację, na media, na wydawnictwa. Darowizny można wpłacać na numer konta, który widoczny na pasku na dole ekranu. I raz zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej Centrum Edukacyjnego Polska. Tak jak w skrócie CEP jak Centrum Edukacyjne Polska, /sklep.pl, a tam między innymi książki o przedstawicielach polskiego obozu narodowego, Narodowa Lewica, czyli Bolesław Piasecki, Prawica Narodowa, czyli Jędrzej Giertych. Właśnie kupiłem, będę czytać, no bardzo mi się podoba. Książki na temat Stanów Zjednoczonych, Tomasz Błaut, Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej, myślę, że bardzo ważna książka, a także książka już, że tak powiem, mocno tradycyjna, ale nadal bardzo aktualna, Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael, a także książki dotyczące sytuacji na Ukrainie. Tutaj bym polecił dwa tytuły: Ukraina między wojną a pokojem oraz książka, której autorem jest Henryk Pająk, Na wschodzie bez zmian. To są dwa tomy, które wyszły w tym roku dotyczące konfliktu na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.